gitarzysta też myśli jak gitarzysta trochę, nie? Ma inne spojrzenie na muzykę i czasami jest tak, że ja oczywiście posłucham, bo też na przykład ja bym może nie pomyślał, że tak można to zagrać i coś z tego też wyciągam. No, różne też miałem propozycje od jakichś zespołów i no, nie ukrywam, że czasami odmawiałem, bo po prostu nie lubię ich muzyki. I to jest też dla mnie bardzo ważne, żeby grać to, co lubię. Bębniarz właśnie dostaje, szczególnie metalowy, dostaje najwięcej, dlatego ma tyle gratów, nie? Żeby więcej dostać kasy. Aha. Metronom. Podstawa. Ale ciężko jest nagłośnić dobrze dwie centrale na koncercie, no bo będzie, nie wiem, inny naciąg, inny w środku jakiś inny kot, inny mikrofon, źle odsunięty, no różnie. Mhm. Szybciej i łatwiej to zrobić z triggerem. Najgorsze jest to, jak ktoś po prostu nie wymyślił sobie takie rzeczy, których nie potrafi zagrać. Czy gdybym cię teraz na przykład poprosił... Czy... O zanucenie. Nie, niekoniecznie zanucenie, no albo choćby zanucenie, powiedzmy, nie wiem, Blood of Sahara. Mhm. Byłbyś w stanie tak od kopa siąść tutaj i zagrać? Tak.